biegnę, bo startuję na szczyt. Dobrze, przeżyję, oczekuję. Będzie dobrze, z takim nastawieniem, zdecydowanie, tak. To jest mój pierwszy bieg tak wysoko. Biegnę do góry. Radość, chęć sprawdzenia się. Pierwszy raz w życiu, także nie wiem, co mnie czeka. Czuję się szczęśliwsze. Maską podpiętą, do tego hełm i ciśniemy. Jak wszyscy, to babcia też. I endorfiny, to jest najważniejsze. Ale już muszę na start lecieć. No, na razie. Dziesiąty raz. To nie ściema. Człowiek zdycha na górze i czeka cały czas, żeby wejść na szczyt. I tak przez 10 lat. Przede wszystkim to biegnę, bo cel jest szczytny i to dosłownie i w przenośni i jakby każda forma, żeby pomóc jakoś dzieciakom jest super, więc jakby jeżeli mogę jakokolwiek się do tego przyczynić, kogoś zachęcić do tego, to to robię. Dobrze będzie, musi być dobrze. Biegnę dla wiosek dziecięcych, oczywiście też dla własnej przyjemności i frajdy. Biegnę już kolejny raz i pobiegnę w następnym roku na pewno. Ze względu na to, że jestem zaangażowana tutaj jako właściciel częściowo nieruchomości, to tym bardziej uważam, że warto by było pokazać naszą obecność i nasze zaangażowanie w projekt. My od 10 lat jesteśmy w tej imprezie, jesteśmy zapraszani, dla nas są zbierane środki finansowe i bardzo się cieszymy, dzieciaki zawsze pytają. Te 2 lata przerwy były takie szczególne, że nie mogliśmy przyjechać, więc cieszymy się, że impreza jest znowu. Było mi sympatycznie dowiedzieć się, że bieg ten służy pomocy dzieciom, że po prostu ma szlachetną, miłą ideę. Chi vincerà è una bellissima domanda, se lo sapessi spero di essere io, ma lo scopriremo solo dopo. Ja trzymam kciuki i kibicuję. Hej! Straszny wysiłek. Dziękuję, ledwo żyję. Bo właśnie łapię dech, więc to będzie krótki wywiad. Słuchajcie, na początku szło w miarę, kryzys był w połowie i tak od połowy to już prawie, że tylko szedłem, a już na samym końcu to się tak człapałem. Widzicie, człowiek sobie daje radę. Za rok będzie lepszy czas. Ciężko bardzo. Fajnie, że śpicie. Udało się wykonać zadanie. Dla tego widoku było warto się zmęczyć. Lubię biegać. Było świetnie. Fajnie. Musiałam jeszcze koleżankę nieść, bo nie dała rady. To była bardziej frajda, nie konkurencja czy coś. Bardzo fajnie. No jechałam tutaj z myślą o tym, żeby bronić tytuł z 2016 roku. No i dać siebie wszystko. No i wygląda na to, że się udało. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich. Sono veramente contento, sono contentissimo. Cosa si mangia per stare a star? Allora, la pubblicità mi direbbe che si mangia tantissimo miele, perché io sono un produttore di miele. No, non pizza, no, pizza no.